Państwu rekord amatorski. Trzy walki, trzy zwycięstwa. To jest dorobek tego 17-latka z Włocławka. Liczy na Państwa doping. Adrian Heck. Debiut, jeżeli chodzi o zawodowy ring. Na całość, życia nie zmarnuje, chociaż dużo w nim się działo. Do niebieskiego narożnika. Witając się z Państwem, zmierza Adrian Heck. Powitajmy brawami. Freestyler Fight Club Włocławek, to jego klub. Proszę Państwa, zwróćcie uwagę, kto w narożniku. Adriana, Marcin Różal Różalski. Witamy Różala. Proszę Państwa, czas na zawodnika, który za chwilę stanie przy czerwonym narożniku. To wojownik z klubu Hunter Gym Bydgoszcz, także 17-latek, także niezwykle utalentowany. Stoczył więcej pojedynków od Adriana Hecka, bo 8. Przed Państwem we Włocławku Jakub Górny, Hunter Gym Bydgoszcz. To będzie jego dziewiąty pojedynek. Do tej pory stoczył 8 walk. 6 wygrał. Debiutuje na zawodowym ringu. Walka 17-latków, walka juniorów w formule K1. Włocławek kontra Bydgoszcz, a powitajmy teraz, już jest w ringu, Kuba Górny, Hunter Gym Bydgoszcz. Ten pojedynek w ringu będzie sędziować Ryszard Zawistowski. Przed nami walka na dystansie 2 rund, 2 razy po 2 minuty. Mają po 17 lat. Kategoria niska, 67 kg. Obaj mają po 180 cm. To na pewno nie będzie ich docelowa kategoria wagowa, a poza tym oni jeszcze rosną. Jedno tylko kolano, jasne? Sędzia. Spojrzeli sobie bardzo głęboko w oczy, aby zauważyć tam cienie wątpliwości, ale jak widziałem i Hecka, i Górnego, którzy przekraczali liny, a to tutaj nikt nie odpuści. 17 lat, ale mam wrażenie, że za chwilkę naprawdę mocna petarda zostanie odpalona i od początku rusza Górny i trafi. Fantastyczna szybkość i niebywała seria, którą powala swojego rywala na matę. Imponujące, rewelacyjne. Od samego początku po prostu przerwał tę barierę obrony i przebił się przez gardę rywala. Można walczyć, ale trzeba walczyć ostrożnie, dlatego że jeszcze raz widzą Państwo, jak atakuje Górny. Postawił Górny wszystko na jedną kartę, aby zakończyć to w pierwszej sekundach pierwszej rundy. Bezpardonowy atak zawodnika z Bydgoszczy. Ale odpowiada w tej chwili Hecke kapitalnie. Tylko czy będzie miał siłę, aby nadal tak atakować? Górny nie sądzę, żeby z taką szybkością wyprowadzał tę serię ciosów, tak jak widzieliśmy do tej pory. Ach, ten long kick, aż ugięło się kolano. Jakiś wachlarz technicznych umiejętności. Co za walka! Ach, jak próbuje teraz odgryźć się swojemu rywalowi za te wszystkie razy, które przyjął od początku tej pierwszej rundy. Tu nie ma myślenia o jakiejkolwiek taktyce. To jest regularna bójka. Ale to jest bitwa z obroną. Tu widzimy przecież ta ilość ciosów, jaką zebrał Hecke, powaliłaby na ring kilka razy zdecydowanie bardziej odpornego od niego zawodnika. On potrafi się bronić, zbierać te ciosy na blok. Teraz wątroba. Jakiż mocny był ten hak. Lata z kolanem Adrian Hecke, ale nie daje się nabrać na te sztuczki. A Jakub Górny, który cały czas próbuje wykręcić chyba tutaj, ale myślę, że już teraz na pewno rekord w ilości ataków podczas gali DSF na ich ciosów i kopnięć na jedną rundę. Zwracamy uwagę na obronę Hecka. Chłopak ma 17 lat, a naprawdę potrafi się bronić. I za tej obrony odpowiada także, ale bezlitosny jest.
Najlepsza runda w historii DSF Challenge. Szybciutko, w pierwszych sekundach udało się posłać rywala na deski, ale Adrian Heck nie wymiękł, mimo że dla obu fighterów to jest tak naprawdę początek wciąż przygody z kickboxingiem. Schowany za podwójną gardą, przetrwał całą nawałnicę ciosów górnego kilkukrotnie, próbując jeszcze wrócić do tego pojedynku. No a teraz ta minuta najważniejsza dla Adriana Hecka, aby trenerzy zmobilizowali go i żeby lekko się otrząsnąć, a z tej nawałnicy, gradu ciosów, którymi zasypał go Górny. Powiedziałeś, przygoda z kickboxingiem. Ja sądzę, że jeżeli obaj zawodnicy będą dalej rozwijali się tak jak teraz, to nie będzie przygoda, to będzie kariera. I patrząc jeszcze na Górnego, w zasadzie każdy cios inny. To nie są jednopłaszczyznowe ciosy i kopnięcia. Jak zaczną? Górne, czerwone rękawice, niebieski Hek. No i ma Adrian Hek teraz tylko tą rundę, aby odrobić się stratę punktową. A starcie juniorskie zakontraktowane na dwie rundy. Co tutaj się wyprawia? Trafia Górne, Hek odpowiada kolanem. Jest niebywale odporny, ciągle stoi i patrzy znad tych rękawic na głowę rywala, teraz to on ma szansę trafić. Fenomenalnie zaatakował kolanem, ale ta kombinacja Górnego zakończona low kickiem. Jeszcze pogonił to wszystko lewym high kickiem Adrian Hek. Napiera Jakub Górny. On wie, że są tylko dwie rundy, że trzeba dać siebie absolutnie wszystko, ale to jest nawet ponad wszystko, co robi Jakub Górny. Każda kombinacja rewelacyjna, typowo kickboxerska. Raz, dwa, trzy, tu nie ma pojedynczych ciosów. Tu są serie, jak z kałasznikowa. Górny w tej chwili zasypuje swojego rywala. Odpowiada Hek. Poziom emocji, jaki zafundowali nam ci dwaj 17-letni chłopcy, to naprawdę można obdzielić kilka gal. I jeszcze do końca konsekwentnie w ataku Jakub Górny. Teraz Adrian Hek zaczyna dochodzić do głosu. Kolano wyprostowało szczękę Górnego, ale zabrakło tam precyzji w wykończeniu. Kolano na kolano, zderzyli się w tej chwili. Co za akcja, co za akcja lecącego w powietrzu Górnego. Low kickiem trafił Hek. Nie wiem, czy jakakolwiek walka podczas tej gali potrafi, ja nie mówię przyćmić, dorównać tego, co widzimy teraz. To jest niebywałe. Od 30 lat zajmuję się kickboxingiem. Nie widziałem 17-letnich chłopców walczących w ten sposób. Brawo, brawo, brawo panowie. Brawo Jakub Górny za niebywałą wręcz determinację w znokautowaniu swojego rywala, bo to nie chodziło o zwycięstwo od początku, od pierwszych sekund. Raz miał Heka na deskach, ale ten podniósł się. W drugiej rundzie próbował się odgryzać. Ja się 30 lat kickboxingiem nie zajmuję, bo mam 34, tak. Ale naprawdę najlepszy pojedynek kickboxerski, jaki widziałem na polskiej scenie. Brawa także dla Adriana Heka. On tej walki nie wygrał, ale ten pojedynek przejdzie do historii polskiego kickboxingu. My już w tej chwili uważamy walka roku. Świetne. Szkoda, że tylko dwie rundy. No panowie, jeszcze rok i wskakujemy. Dorośnijcie szybciutko i będą pojedynki trzyrundowe. Nieprawdopodobne. Niesamowity pojedynek. Szkoda, że tylko dwie rundy, prawda? Wielkie brawa na zawodników, na 17-latków, na juniorów. Drodzy Państwo, oglądaliśmy walkę rankingową juniorów w formule K1 kategorii do 65 kg. Jeszcze raz wielkie brawa. Brawa, brawa! Różal nakręca Włocławek do dopingu. Proszę Państwa, ale zawodnicy czekają na werdykt. Wszyscy biją brawo. Sędziowie nie mieli wątpliwości. Jednogłośnie 3-0 na punkty wygrywa ten pojedynek Jakub Górny!
Oczywiście, wiadomo było, że Górny wygra tę walkę, ale nie to jest w tym momencie istotne. Dla niego jest to zwycięstwo ważne. Jeszcze raz podkreślamy, brawa dla Adriana Heka za fenomenalną konfrontację dwóch zawodników, 17-letnich chłopców, z których jeden ma na swoim koncie 3 amatorskie walki, a drugi 8. Przemek Saleta, on wręcza nagrodę, on gratuluje. Gratulacje dla zawodników, dla trenerów. Panowie, czekamy na was.